Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w PRL-u za socjalizmu no to było takie powiedzenie, że wpuścić komunistę na Saharę to piasku zabraknie. Teraz wpuścili komunistów do Jackson, Mississippi i wody zabrakło. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach do filmików, bardzo często zdemonetyzowanych. No Jackson, Mississippi, to ciekawa sprawa jest, bo teraz na jakimś filmiku jakiś socjalista, komunista odezwał się, no i zaczął pisać, że ja go wyzywam od czerwonych świń. No ja się zapytałem, czy on się utożsamia z czerwonymi świniami z powieści Orwella Folwark zwierzęcy, no bo tam były właśnie świnie, które zbuntowały się przeciwko dziedzicowi, przeciwko kapitaliście, zaczęły prowadzić komunę, czyli komunizm. No i później na końcu się okazało, że wszystkie zwierzęta są równe, no ale jednak najrówniejsze są te komunistyczne czerwone świnie. No dlaczego o tym mówię? No dlatego on mówię, bo on też również napisał, że no a co byś napisał na temat braku wody w Jackson w Mississippi? No, w Polsce był taki Jerzy Urban. No to była taka typowa czerwona świnia. On nie należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No to też debilowata nazwa. Partia Robotnicza, tak? Tak. Tam robotników to za bardzo nie było, chłopów jeszcze mniej. No, ale to jak w socjalizmie, jest jedna jedyna partia komunistyczna, która niby nazywa się albo demokratyczną, albo ludową, a to jest zamordystyczne. No i w Ameryce również do tego dochodzi. No ale właśnie Urban no to mówił zawsze jak ludzie narzekali. No on raz to powiedział, że rząd to się wyżywi, drugi raz to chciał wysyłać te śpiwory dla bezdomnych, ale najciekawsze jest to, że założył tą gazetę nie. No ale skacze tak z historyjki na historyjkę, no ale jego i wielu komunistów powiedzenie to było to, jak ktoś tam zachwalał Amerykę, no to w końcu na końcu komunista każdy powiedział, a w Ameryce biją Murzynów. No i to miał to być taki argument, że cokolwiek tam w Ameryce dobrego się nie dzieje, no to biją Murzynów. No i z tymi Murzynami właśnie w Jackson, Mississippi, no to jest nieprawdopodobna sytuacja. Bo ciekawe, że majorem, czyli burmistrzem, czyli zarządzającym miasta jest Chokwe Antary Lumumba. Lumumba, no to był komunistyczny działacz z Kongo. Tam go CIA chyba, no chyba ludzie z Konga go zabili, no ale CIA było zaangażowane w to. No w każdym bądź razie majorem jest Chokwe Antary Lumumba. No i on oskarża, kogo oskarżał? On oskarża białych republikanów, że nie dają mu pieniędzy. On również oskarża białych, że uciekają z Jackson z Mississippi. No dlaczego mają nie uciekać? Jackson, Mississippi, no to jest 150 tysięcy ludzi. No to jest w sumie takie miasteczko, miasto, większe miasto, ale to jest stolica Mississippi. Faktycznie tam biali uciekają w podskokach. No czarni też, ci, którzy mają jakieś pieniądze, jakąś przyszłość, to uciekają z tego Jackson, Mississippi. No i problemem jest woda. No ale wszędzie, gdzie komuniści są, rządzą, to jest zawsze problem. Tam od groma pieniędzy jest. Tam jest na 150 tysięcy. Miasto miało wpływów 250 milionów dolarów. W zasadzie pomiędzy 2019 i 2020 no to podeszło 20 milionów. No jak się policzy powiedzmy na te 150 tysięcy ludzi, no to oni
miasto traci półtora miliona dolarów miesięcznie, czyli można powiedzieć $10 na każdego mieszkańca traci przez to, że ludzie nie płacą po prostu rachunków. Nie płacą rachunków, mają opóźnienia w płaceniu. Do tego jeszcze komuniści zrobili coś takiego, że Siemens zainstalował za $90 milionów liczniki. Liczniki w ogóle nie działają, także to jest, były one instalowane w 2013 roku. Także teraz $1-2 miliony po prostu pieniądze nie wchodzą. Do tego było też ciekawe, że ludzie nie płacą. COVID nastąpił, no to od poziomu federalnego stanowego były zakazy odłączania wody ludziom, którzy nie płacą, także znowu filtry i pompownie nie dostawały pieniędzy, no czyli z takiego wolnorynkowego punktu widzenia, jak miasto ma się utrzymywać, jak miasto ma zapewniać pewne sprawy, a ludzie po prostu nie płacą, no to kończy się to, co czym się skończyło. No najgorsze w tym wszystkim jest to, że dzisiejsi lewacy na wszystko to po prostu krzyczą rasizm, 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 wszystko jest rasizmem, no i również wszystko jest to, że ludzie są antyrządowi, no ludzie nie są antyrządowi, ludzie są antykomunistyczni, bo komunizm nie jest dobrą rzeczą, jak to widać. Jednak ludzie się denerwują, jak patrzą się na te pieniądze, które są wydawane, no to po prostu głowa boli. No ale to jest przykład następnego rządowego po prostu syfu. Jeżeli coś jest przeprowadzane przez budżetówkę, przez urzędników, no to oni się tylko martwią, żeby mieć dobrą pensję, dużo lepszą niż w prywatnym biznesie, w przedsiębiorstwach, żeby mieli emeryturę, też dużo lepszą niż w normalnych przedsiębiorstwach. No ciśnienie spadło. Ciśnienie spadło, dlatego że tam wszystkie te pompy im pozalewało. Wody brakuje, a po prostu tam im pozalewało. Ameryka jako system federalny, czyli jest na poziomie Waszyngtonu, czyli senatorzy, reprezentanci, ten cały ten kongres, no granica jest wspólna tego rodzaju rzeczy, ale woda no to nie jest nawet na poziomie stanowym całego Mississippi, woda no to jest odpowiedzialność lokalna, czyli stolicy Mississippi, no i oni spieprzają, ci ludzie, ten Lumumba, no to jest czarnym, przypuszczalnie jego rodzice czy dziadkowie przyjechali właśnie z Konga, nie wiadomo czy to nie jakaś rodzina tego Lumumby, który tam komunisty, który został zastrzelony. W 2014 roku 90% ludzi zagłosowało, mówią tak, będziemy płacić podatki, będziemy płacić większe podatki, 1% podatków bierzemy po prostu na wodę. Wodę trzeba rozwiązać, dlatego nie ma problemów ze wszystkich sprzedaży, ekstra 1%, czyli na każde $100 gdzieś tam wydanych będzie $1 na wodę. Także przez ostatnie 9 lat nazbierali $450 milionów. No to sporo nazbierali. Także to jest 303 tysiące na rezydenta. No to sporo odłożyli, czyli $300 powiedzmy co roku każdy rezydent płacił, żeby te pieniądze było. No ale te pieniądze, gdzie one poszły? No znowu poszły, rozeszły się na najróżniejsze rzeczy, ale nie na wodę, tak? Pensje były potrzebne, emerytury były potrzebne, ale nie woda. 490 milionów, to można sporo z tymi pieniędzmi zrobić. Miesiąc przed tą powodzią w Jackson ogólnie rzecz biorąc mieli wcześniej problemy, tych pieniędzy nie wydawali, no to powiedzieli, że woda w kranie jest, no ale wypada, żeby
wodę gotować, jeżeli chce się pić, nie pić surowej wody. W kwietniu 2021 roku tam mieli jakiś pożar w tej pompowni, także to też się zamknęło. Później był, zima zaskoczyła, no tam nie ma takich śnieżnych zim w Mississippi, no bo to jest południe, no ale jednak cały tam deszcze i niedeszcze i huragany to doprowadziły, że to się upadło na parę tygodni. No i ten Lumumba teraz mówi, że w kongresie stanowym biali republikanie nie dają mu pieniędzy, żeby on to robił. W sumie to stan dawał. Stan dał 170 milionów dolarów, no znaczy dał w pożyczkach i w darowiznach pomiędzy 2016 i 2021, żeby ten system ścieków, no i system wody pitnej załatwić. Ale Lumumba, kiedy stan zaoferował mu 25 milionów dolarów z federalnej pomocy, no bo Biden rozdaje tą federalną pomoc, czyli to był ten amerykańska ustawa uzdrowienia gospodarki, no to stan powiedział, damy 25 milionów z tych pieniędzy federalnych, no ale chcemy wiedzieć, co tam się dzieje, gdzie te pieniądze pójdą. To nie jest tak, że my damy pieniądze, a wy znowu rozpieprzycie te pieniądze, no bo tam były podejrzenia, tam były fakty. W 2020 roku ten Agencja Bezpieczeństwa Środowiska no robiła jakieś tam przeglądy, no i powiedzieli, że cały ten system, no to wiele w tym wszystkim brakuje, tam nie filtrują, nie przepompowywują, nie robią co powinni, ludzie dzwonią, czekają na jakieś odpowiedzi, na reparacje, tam w ogóle się nic nie dzieje. No lewacy, tak jak wspominałem, lewacy oskarżają białych o rasizm, że biali już tam nie mogą wytrzymać. No to jest ten idiotyzm. Te niepłacenie, no to jest idiotyzm. Te liczniki, no to jest idiotyzm. Te zatrzymanie tych płatności rachunków za wodę przez COVID, no to jest jeden idiotyzm. No miało te zatrzymanie tych płacenia tych rachunków miało być na 2 miesiące, a w sumie było do końca 2021 roku, czyli po prostu zrobiło to się 18 miesięcy, no i miasto nie zbierało pieniędzy, to i nie reperowało, no i wszystko poszło w jasną cholerę. No ale to jest to samo, jak się popatrzy na wszystkich komunistów, którzy chcą zrobić coś dobrego w tych, szczególnie w tych czarnych dzielnicach, no to tam po prostu nie ma pieniędzy, tam nie ma pieniędzy, tam ludzie bardzo często nie chcą płacić, nie płacą. No nie wiem, jakie tam są stawki, no ale kiedy rząd zaczyna tam subsydiować to i tłumaczyć i tak dalej, no to Detroit, Flint to jest w Michigan, no to jest taka sama sytuacja tam. Flint, to były jakieś jeden wielki bałagan z wodą, no i teraz jest jeden wielki bałagan w Jackson w Mississippi. No gubernator Mississippi powiedział, że połowę stan pokryje, no ale całe miasto potrzebuje dużo więcej pomocy niż to, co tam ma. Tam ci jednak politycy, urzędnicy, cała ta budżetówka, to jest jedno wielkie skorumpowane bagno. Tak, także odpowiadam temu człowiekowi, który się zapytał, jak tam z tą wodą w Jackson w Mississippi, no to właśnie tak jest.
Jackson, Mississippi. Jest normalna sprawa. Nie jest tak, jak lewacy to malują. Nie jest to tak, jak komuniści przedstawiają. Nie jest to, jak demokraci chcieliby, żeby ludzie rozumieli. Po prostu syf kiła i mogiła, rozdawnictwo komunistów, demokratów, brak zorganizowania. No i to tyle. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Strzeliczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, jeżeli mieszkacie w Mississippi, no to głosujcie. Głosujcie na republikanów, głosujcie na normalnych. Jeżeli mieszkacie gdziekolwiek w Stanach Zjednoczonych, no to popatrzcie się na to, co tam w Jackson, Mississippi komuniści robią, robili. No, jest nadzieja, że robić nie będą. I po prostu głosujcie u siebie na normalnych. No bo to jednak trzeba głosować na normalnych. Nie można na tych obiboków, co obiecują. Co oni tam obiecują na wierzbie? No coś tam, jabłka na wierzbie, czy pomarańcze na wierzbie. Nie wierzcie im. Przekaz gruszki na wierzbie. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. No macie, wszyscy ci Bidenowcy, to brakuje piasku na Saharze, brakuje wody w Jackson, w Mississippi, gdziekolwiek nie robią, zawsze spieprzą. Zdrowia dla normalnych.